Tak, panie Paweł, chłopaki robią naklejki. To jest producent APA z Włoch, który ma patent od 28 lat na taką folię do zadruków 1,52 m, która, ta folia, nakleja się tylko i wyłącznie na plandeki samochodowe typu truck. I ona w ogóle w dotyku nie ma folii, proszę sprawdzić. Nie ma kleju, nie klei się do takich powierzchni. No to już troszeczkę, ale nie tak dobrze jak folie wylewane do zmiany koloru na przykład. I ona wchodzi w reakcję chemiczną z tą pladeką tylko i wyłącznie. Żadne inne folie tego typu, znaczy nie ma w ogóle takiej folii na rynku, jeśli chodzi o folię dla plandek. To jest jedyna taka folia. Ona się bardzo dobrze teraz przylega do plandeki, wchodzi w te wszystkie mikro załamania pory tej plandeki i trzeba, można ją bez ogrzewania. Nie trzeba termicznie łamać. Nie trzeba ją termicznie. No, pokaż mi tą sztuczkę, co wcześniej, co zrobiłem z tą naklejką. I teraz ona ma służyć temu, żeby tysiące razy można było ją zgniatać, bo to tu chodzi o firanki. Nic się nie dzieje. Od minus 40 stopni do plus 60 w Dubaju, bo te traki po całym świecie jeżdżą, to musi wytrzymać. I to jest ich najlepszy produkt. Oni nie wysyłają reklamę, tylko w technologię. No. Tak jak inni producenci. I oni mają nawet folię do lampy, nie wspomnę, kanalikowe wylewane. Ale to tylko taka dygresja. W każdym razie, o proszę bardzo, ona właśnie ma tę coś. Później się nic nie odkleja, nic się nie przemieszcza, to jest folia wylewana, to nie jest żadna inna folia. Ona ma znieść te wszystkie warunki. Są jeszcze folie, oczywiście, ploterowe, gdzie można znaleźć ploterówki, czyli napisy. Krymelka. Tak zwana ploterówka. O, na tej samej technologii co ta. Po 24 godzinach łapie.